Czy pracodawca może zmusić pracownika do szczepienia? Jasne stanowisko GIP kary dla pracodawców za przymuszanie do szczepień przepisy ich nie przewidują. Przepisy nie przewidują karania pracodawców za przymuszanie pracowników do szczepień przekazał główny inspektorat pracy. Jeśli inspektorzy pracy stwierdzą taką sytuację, poprzestają na działaniach informacyjnych. Rzecznik Głównego Inspektoratu Pracy Juliusz Głuskiński z Himmer poinformował, że skargi trafiające do Okręgowych Inspektoratów Pracy na pracodawców żądających od swojej załogi zaszczepienia nie są liczne. Jak podał, do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęła jedna skarga dotycząca przymuszania pracowników pod groźbą utraty pracy do szczepień i sprawdzania czy pracownicy mają paszporty covidowe. Cztery skargi ze szczepieniami do IP w Krakowie wpłynęły, cztery skargi związane ze szczepieniami, m.in. na dyskryminację pracowników niezaszczepionych, tylko zaszczepieni mogą dostać bonus pieniężny i zobowiązania pracowników nieposiadających zaświadczenia o szczepieniu do przeprowadzania testów antygenowych. Jedna z osób skarżyła się, że przedstawiciele pracodawcy dzwonią do pracowników z pytaniem, czy mają zamiar się zaszczepić, a w przypadku braku takiego zamiaru grożą zwolnieniem z pracy. Kolejna z sytuacji dotyczyła nakazu obowiązkowego zaszczepienia się w ciągu miesiąca pod groźbą zwolnienia z pracy oraz udostępnienia potwierdzenia tego faktu w aplikacji im obywatel. W okręgowym inspektoracie pracy w Poznaniu odnotowano kilka skarg. Przede wszystkim na zmuszanie pracowników do szczepień i niezgodnego z prawem pozyskiwania informacji o szczepieniu, przekazał rzecznik. Z kolei Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy otrzymał skargę na pracodawcę, który zwrócił się do pracowników o informacje na temat zaszczepienia. Porady prawne w sprawie szczepień pracownicy zgłaszają się też do Okręgowych Inspektoratów Pracy z prośbą o porady prawne w sprawie szczepień. Pytają. Czy pracodawca może żądać informacji o zaszczepieniu przeciw COVID, czy może zmusić pracownika do szczepienia i nie dopuścić go do pracy w przypadku braku zaszczepienia? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Pracownicy chcą też wiedzieć, czy pracodawcom grożą jakieś kary za zmuszanie kadry do szczepienia się i w jaki sposób pracownik może udowodnić, że został niedopuszczony lub zwolniony z pracy z powodu niezaszczepienia się. Wątpliwości budzi też przyznawanie przez firmy dodatkowej premii za zaszczepienie się. W aktualnym stanie prawnym brak jest przepisu zabraniającego pracodawcy pod groźbą kary, żądania, aby pracownik poddał się szczepieniu przeciwko COVID-19. Zatem inspektorzy pracy, w przypadku stwierdzenia takich sytuacji, poprzestają na działaniach informacyjnych. Zgodnych z aktualnym stanowiskiem Państwowej Inspekcji i Pracy w sprawie szczepień, oświadczył rzecznik GIP. Zgodnie z artykułem 1 Kodeksu Wykroczeń, odpowiedzialność za wykroczenie ponosi ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany, dodał Głuski Schimmer.